dzisiaj niedziela Quasimodo Geniti, co oznacza jako nowonarodzone niemowlęta. Czy pamiętacie, o czym mówiła tydzień temu pani Kasia? Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć ciąg dalszy tej historii. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale czytamy, że uczniowie byli w pewnym domu, zebrani przy stole. Rozmawiali ze sobą o wszystkich tych wydarzeniach, które się wydarzyły. O tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, że ukazał się Marii Magdalenie i uczniom idącym do Emaus i rozmawiali na temat tego wszystkiego. I nagle, wiecie co się stało? Jakby nie wiadomo skąd, pojawił się sam Pan Jezus i rozmawiał z nimi. Zapytał ich, dlaczego nie od razu uwierzyliście kobietom? Dlaczego? Przecież Wam o tym opowiadałem, że zmartwychwstanę. I powiedział do uczniów, nie lękajcie się i dał im zadanie. Zadanie, które tutaj wydrukowałam. Powiedział do nich, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Te słowa są bardzo ważne. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Uczniowie uwierzyli i ruszyli dalej w różne podróże. Szli, już nie zamykali się w budynku, tylko poszli na cały świat, poszli do różnych zakątków i opowiadali o Panu Jezusie, o uzdrowieniach, o tym, że jest Zbawicielem całego świata. A o drugim tym elemencie chcę Wam opowiedzieć w wyjątkowym miejscu. Tym drugim zadaniem, jakie Pan Jezus dał uczniom, jest chrzest. Chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także Wy, prawdopodobnie jako małe dzieci, byliście przyprowadzeni przez swoich rodziców tutaj pod ołtarz, a następnie pod chrzcielnicę, aby zostać powierzonym Panu Bogu. Kiedy Wasi rodzice i rodzice chrzestni tutaj przyszli, ksiądz zadał im takie trzy bardzo ważne pytania. Czy wierzą w Pana Boga? Czy przyrzekają z Bożą pomocą Was w wierze wychowywać, nauczać o Panu Bogu, troszczyć się o Was? A także ksiądz zadawał pytanie Waszym rodzicom chrzestnym. Czy chcą Waszym rodzicom w tym pomóc? Następnie wszyscy podeszli tutaj pod chrzcielnicę. Ksiądz wypowiadał słowa ustanowienia tego wyjątkowego sakramentu, jakim jest Chrzest Święty, a następnie wziął Was na ręce i polał Waszą głowę wodą. Dlaczego? Ponieważ woda jest widzialnym znakiem tego sakramentu. Wypowiedział Wasze imię, a następnie powiedział: chrzczę Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Każdy z nas w ten sposób stał się Bożym dzieckiem. Każdy z nas ma za zadanie, tak jak rodzice obiecywali, poznawać Pana Boga, chcieć dzielić się tym, kim Pan Bóg jest. Jesteśmy zachęcani do tego, aby wierzyć w to wszystko, co się dzieje. Szczególnie teraz, w czasie po Wielkanocy, kiedy przypominaliśmy sobie te wyjątkowe wydarzenia. W niektórych miejscach ochrzczone dzieci dostają taką tutaj świecę, jak mamy. Kiedy byłam na praktykach w Niemczech, było dla mnie wielkim odkryciem, że dzieci, kiedy przychodziły na szkółkę, nie świętowały swoich urodzin, ale właśnie pamiątkę Chrztu Świętego. Wtedy rozdawały cukierki i także nauczyciele zapalali taką świecę, która przypomina o tym wydarzeniu. Czy Ty rozmawiałeś ze swoimi rodzicami bądź bliskimi o tym wydarzeniu? Czy kiedykolwiek pytałeś, jak wyglądał Twój Chrzest Święty? Czy wiesz, kto jest Twoim rodzicem chrzestnym i kiedy miało to miejsce? Zachęcam Cię, abyś porozmawiał ze swoimi rodzicami o tym wydarzeniu, abyście sobie przypomnieli. Zachęcam, jeżeli nie masz takiej świecy, aby właśnie czy w urodziny, czy w pamiątkę chrztu
zapalać zwykłą świecę chociaż i pamiętać, że Pan Jezus jest światłością. On zwyciężył wszelki grzech. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I tego wszystkiego nam życzę, aby ten chrzest, bo on był tylko początkiem, owocował przez całe nasze życie. Aby to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, zachęcało nas do tego, aby rozmawiać ze swoim Ojcem w niebie, aby czytać Jego Słowo i poznawać Go z każdym dniem coraz bliżej. Życzę Wam błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia. Cześć!